były świetny zawodowiec Roman Bugaj, chociaż od kilku lat nie możemy oglądać go na ringach zawodowych, to cały czas jest lubiany i wspominany przez kibiców. Powiedz nam, czym się teraz zajmujesz? Ciągle jesteś związany w jakiś sposób z boksem? Tak, oczywiście. No, w tej chwili prowadzę treningi indywidualne. Na razie jest to działalność czysto komercyjna. Natomiast bardzo interesuję się cały czas na walki, śledzę to, co się dzieje w Polsce w boksie zawodowym. Uważam, że jest coraz lepiej, coraz więcej zawodników, coraz bardziej ten boks staje się popularny. U mnie na razie prowadzę treningi, sam również trenuję. Moja działalność sportowa jest zawodowa zawieszona od kilku lat. Natomiast nie wykluczam, nie zamykam jeszcze. Mam 37 lat, dobrze się trzymam. Nie wykluczam powrotu. Uważam, że w tym momencie jestem dużo lepszym bokserem niż byłem kiedyś. Chociaż nie trenuję i mam dużo kilka lat przerwy. A powiedz nam, dlaczego wtedy zakończyłeś swoją karierę? Wstrzymałeś? Przeróżne powody osobiste i tak dalej, o których nie chciałbym mówić. Rozumiemy. Powiedz nam jeszcze, w tej chwili w kategoriach cruiser walczysz między innymi z Enzo Macarinellim. Mamy wielu naprawdę dobrych zawodników, którzy liczą się w Europie, nawet na świecie. Powiedz nam, jak oceniasz w tej chwili polską kategorię cruiser? Coraz lepiej, no wiadomo, mamy Krzyśka Włodarczyka, który już pokazał, co potrafi. Następnie z tego, co z moich obserwacji, no to Kołodziej, który podobno na sparingach jest świetny, rewelacyjny i zapowiada się na niezłego zawodnika. Będzie miał okazję go się chyba sprawdzić, prawda? Gdzieś tam, może w Polsce ta gala będzie, takie są prognozy. No i jest kilku tych młodych, prawda, dodatkowo, tam w grupie Knockout pana Wasilewskiego jest tam kilku zawodników, z których coś może być. No. Natomiast jeszcze jest pana Wytruka w junior ciężkiej Masterne. Także no, na razie nie są puszczani na te najgłębsze wody w Stanach, gdzieś tam czy na tą czołówkę całą. No ale zapowiadają się jako taką. No. Ja walczyłem w Stanach w wadze ciężkiej, także byłem lekko ciężki, 96-98 kg. Jakoś tam sobie radzi. Do czasu. Prosimy cię jeszcze o pozdrowienie dla czterech bokserów. Poza tym no, czasami zdarza mi się występować w filmach, co na pewno ktoś nam zauważył. Aktualnie występuję w szkosie numer 2. W Nowym Stadiaru będę występował. To oczywiście są epizody, traktuję to czysto amatorsko jako atrakcję. Pozdrawiam wszystkich miłośników boksu zawodowego. I do zobaczenia, być może i na ringu kiedyś. Zobaczymy.